Tu Studio Suwałki i nowy program Prosto z Suwałk. Już od 7 maja. Od poniedziałku do piątku od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Od 7 maja. Wszystko o Was, dla Was. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. Średnio co 7 godzin suwalscy strażacy byli informowani o przeróżnych zagrożeniach, wyliczono w raporcie tej służby obejmującym 2017 rok. Na terenie miasta i powiatu suwalskiego powstało niemal 1250 zdarzeń, w których niezbędna była interwencja strażaków. 290 to pożary, ponad 800 to miejscowe zagrożenia. Tych strażacy naliczyli niemal 140. 45 pożarów było skutkiem zaproszenia ognia. Wadliwa instalacja elektryczna była przyczyną 12 takich zagrożeń. Zaniedbane kominy i niewłaściwie eksploatowane urządzenia grzewcze były źródłem 85 pożarów. Ogień pochłonął 2 ofiary śmiertelne, rannych zostało 8 osób. Strażacy pracują nie tylko przy gaszeniu ognia. Ratują nas również na naszych drogach. W 2017 roku pracowali przy 228 zdarzeniach drogowych. 109 razy usuwali skutki silnych wiatrów i 125 razy likwidowali skutki opadów atmosferycznych. Strażacy wciąż pozostają służbą cieszącą się największym zaufaniem Polaków i nic dziwnego, skoro pomagają nam, ratują i zabezpieczają nas w przeróżnych sytuacjach. Najczęściej spotykamy ich na drogach, gdy zazwyczaj jako pierwsi przystępują do działania. Ale oprócz gaszenia pożarów czy likwidacji zagrożeń drogowych są nurkami, ratownikami medycznymi, tymi, którzy jako pierwsi pochylają się nad nami, gdy jesteśmy zupełnie bezradni. Za kilka dni, 4 maja, będzie ich święto. To dobra okazja, by im za wszystko podziękować.